Szanowni Państwo, piękna polska młodzież i nie tylko, wszyscy zgromadzeni pod tą wielką sceną, ciągle w kurzu. Mówią o mnie, wieście, przed wami Rzym! Mówią o mnie, wieście, co z niego za tyt. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny, niedomyty, w stajni ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Iść do diabła, mówią ludzie. O, pełni snów. Chciałem kiedyś zmądrzeć i po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być, bo myślałem więc o żonie, aby stać się. O, jednym z nich. Więc miałem na oku haciendę, wspaniałą budewa, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się, wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłby z ciebie. Kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Byle! Najlepszą znam i już mnie nie opuścisz. Nie, nie będę sam.
bez nich żyć. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorsze w życiu to wiedzą o tym, nie, nie, nie. Thank you.
żyli ludzie, inny wymiar, inne życie. Czy wiesz, jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem? Każdej nocy modlić się o bezpieczny, spokojny sen. Bez nadziei i bez szans spojrzeć karty, mówiąc pas. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Z oknem rzeszczą ludzie, czy do stóp rzucony kamień? Czy wiesz, jak czuję się, gdy w objęciach trzymam śmierć? Gdy wyrok napisany, lekarza oca szklanych, gdy lecą, lecą tak, jak ten malowany ptak. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Rzeszczą ludzie, czy do stóp rzucony kamień? Czy wiesz, jak czuję się, gdy w objęciach trzymam śmierć? Gdy wyrok napisany, lekarza oca szklany, gdy lecą, lecą tak, jak ten malowany ptak. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Kieszenie i torba pełna snów. Oto malarz dziwny, który bywał tu. Wszyscy go znali, wiedzieli o tym, że duszę swą zaprzedał światu w pędzli stóp.
nie wierzył ludziom i sobie chyba też. Zbyt wiele bólu doznał, za dużo wylał łez, karmiony pogardą i rzuconym groszem. Często tu siedział, obrazy sprzedać chciał. Kto choć jeden kupi dziś? Nie widziałeś, skręcasz w lewo, chcesz już iść. A być może gdy zobaczysz, właśnie je, znajdziesz słabość swą i marzenia wraz. Kto wie? Nie widziałeś, a chcesz już iść.
znajdziesz słabość swą. I marzenia wraz. No. To wie, co to wie. Września wychodzi nasza nowa płyta, w związku z tym jeden z tych utworów, który będzie na tej płycie, Szeryf. Nie pierwszy raz i nie ostatni.
znikło nad ranem, nie został po niej ślad. Jeden drugiego oskarża, kto tu jest winien, że nie zbudziłeś się na czas. Nie zostało ci nic, tylko nogi za pas. Dałeś się nabrać, nie pierwszy raz i nie ostatni chyba. Co powiesz, kiedy w końcu wstaniesz? Gdy krzyk nad ranem cię obudzi, mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może mam kilka drinków i tak nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby jak cegła, rozdany jak nie, muszę wiedzieć.
się stało? Ona chyba już śpi. Leżę nowo, pełen wstydu. Krótki to był wstyd. Będzie lepiej, gdy pójdę. Niech zobaczę ci w twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. O, jeszcze raz, jeszcze jeden czerwony, rozgrzany jak pies, muszę mieć. O, 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 czerwony jak zewa, rozgrzany jak pies, muszę mieć. Nie pójdę
panów sieje. O nie, człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się. Zastanów się, człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się, człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się, człowieku, co się z tobą dzieje? Człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się, człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się, człowieku, zastanów się, człowieku, zastanów się. Człowieku, zastanów się. Człowieku, zastanów się. Człowieku, zastanów się. We'll be right back.
też mam z głowy. To już piąty dzień. Przestawał tygli wolowa. Od myślenia boli głowa, boli mnie. Boli mnie. Boli głowa, boli mnie. Boli mnie. Czy stałam ty wyborowa? Ja powinę tylko się. Tylko się, tylko się, tylko się. Tylko się, tylko się, tylko się. Słuchajcie, właśnie w tym roku przed chwilą minęła rocznica śmierci Ryśka Riddla. 10. 10 lat. Część z was znała go, część go zna wyłącznie z kaset, część nie zna w ogóle. Dla niego od nas i od was skazany na blues. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałem, to nie żałuj. O nie. Bo przyjaciela straciłbyś. Bo przyjaciela straciłbyś. Jak ja. Yeah. Ty go nie znałeś. Lubiłeś tylko czasem posłuchać jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Był jednym z niewielu skazany na blues. Ten wyrok dodawał mu sił. Miał dom i rodzinę, spokojnie mógł żyć. Lecz często uciekał, by stanąć przed wami, by znów nabrać sił. By nabrać sił. O, o, o. Bo czasu miał mało,
przeczuwał to. Skazany na bluesa, ilu jeszcze jest takich jak on? Skazany na bluesa, we'll be right back.
się będzie strach. Twój strach, twój strach, twój strach, który cię zmusza, żeby trwać. Thank you.
mama. Powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła, każdy ma i będzie go mieć. Swojego anioła, a potem odeszła.
Tylko noc, na klubu puls,
Szczeszyn do rana, tam królował lud. Co już minęło, te czasy, ten lud. Wspaniali ludzie.
pytałem, co to jest życie? Co to życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty. Ten kwiat to drzewo i ptak, tak, tak. Odpowiadała mi. Teraz jestem duży i wiem, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć, dlatego czasem warto żyć. Oh,
moi drodzy. Powolutku, 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 powolutku. Powolutku, powolutku, powolutku. Bardzo powolutku, bardzo powolutku. Będziemy się z wami żegnali. To zawsze najtrudniejszy moment. Patrzymy teraz na was cały czas, jesteśmy w telewizji. Zakołyście się, podnieście ręce do góry, bijcie brawo. To naprawdę był chyba najpiękniejszy przystanek Woodstock. Daliście nam tak wiele siły, tak wiele energii, tak wiele przepięknych chwil tutaj, muzycznych, razem z wami, razem z waszymi nastrojami, z waszą radością, za co wam tak bardzo dziękujemy. Za pół roku spotkamy się na orkiestrze i znowu pokażemy, że robimy rzeczy dobre, robimy rzeczy bliskie serca, bliskie nas, bliskie przyjaźni, bliskie miłości, że robimy wielkie sprawy. I raz wam mówię, że z wami można góry przenosić. Gdybyśmy byli politykami, to bylibyśmy najwięksi, ale jesteśmy tylko ludźmi, więc jesteśmy jeszcze więksi. Dziękujemy wam bardzo za to, że chciało wam się tutaj jechać, że często oszczędzacie, zbieracie pieniądze na to, żeby do nas przyjechać, że bierzecie swoich przyjaciół, że się pilnujecie, że się pozdrawiacie, że wszyscy nam mówią. Jechałem samochodem, machali do mnie. Jechałem samochodem, skoczyli mi z drogi. Ktoś leżał, ktoś mu pomagał, ktoś go wciągał w cień, ktoś pokazywał Wiktoria, ktoś pokazywał, że to jest to miejsce, do którego warto przyjechać znowu za rok. Tracę głos, mam ten głos, tracę głos, mam ten głos, ale to też na tym polega, bo to są emocje, ogromne emocje, za co was po prostu kochamy! Moja córka, choć jeżeli dojdzie Szewunia, jedyna, która chyba ucierpiała na przystanku, bo tak się bawiła, że skręciła sobie nogę, dojdź do nas, ale to jest dowód na to, że został jej założony gips. Dziękuję służbie zdrowia w Kostrzynie. Jest cała zdrowa. Rodzice, dzieciaki są zdrowe. Są całe. Jestem dumny ze swoich dzieci. Moja druga córka pracuje tutaj cały czas. Robi tłumaczenia, rozmawia z artystami. Ewunia, bardzo się cieszę, że jesteś co roku razem z nami, że rośniesz z Woodstockiem. Jeżeli ja nie będę mógł przyjechać, pozwolę im jechać. Mam do nich zaufanie, tak jak mam zaufanie do was. Dziękuję bardzo, usiądź sobie i patrz, jak to jest pięknie. Kocham całe nasze biuro, moją żonę, która też jest z tyłu, straciła głos. Całą naszą fundację, która nam tak pomaga. Jacku, prowadź patrol. To jest taka nasza tradycja, że tak samo tu patrol się teraz pokaże. Wybrańcy spojrzą na was tutaj i muszą być oszołomieni. Wyobrażam sobie, ilu ludzi teraz ogląda telewizję i temu się tak bardzo dziwi, że są takie miejsca, że są takie chwile. Szkoda, że tylko są takie chwile. Szkoda, że jest takie jedno miejsce. Ale będziemy na was czekali cały rok. Będziemy chcieli, żebyście do nas przyjechali. Będziemy chcieli, żebyście znowu nam dali tę energię, żebyście nam zaufali. Robimy wszystko, żeby wszystko wychodziło jak najlepiej. Nie robimy żadnej ściemy. To są ludzie, którzy strasznie ciężko pracowali. Tylko część z nich, reszta jest pośród was. Wszędzie, gdzieś tam, daleko są. Potem będą pracowali, potem jeszcze będą musieli posprzątać ten teren. Więc pomóżcie nam, aby to było jak najczyściej, jak najpiękniej. Pięknie wyglądacie, pięknie wyglądacie, pięknie wyglądacie. Slinky Brothers, którzy tutaj byli, Rasta, mają filozofię, mają serce. Mówią, że to jest magiczne miejsce i że wy jesteście magiczni. Więc się teraz was pytam, czy za rok
tutaj będziecie! Dziękuję całej technice, wszystkim kamermenom. Darek Goczał tam siedzi, montuje to wszystko. Dziękuję wszystkim służbom, tu z Kostrzyna, które nam pomagały. Dziękuję policji polskiej, niemieckiej, sokistom. Jedźcie cali i zdrowo do domu. Dojedźcie szczęśliwie. Opowiedzcie o tym wszystkim tym, którzy nie mogli tutaj być, bo wielu ludzi nie mogło do nas przyjechać. I jeszcze pobujajmy się. Jestem tak szczęśliwy, że jestem tutaj wśród was. Nie wiem, ile jeszcze będę żył. Nie jestem słoniem, nie będę żył wiecznie. Ale póki będę żył, będę to robił. Bądźcie z nami w zimę, bo dlatego wam tu teraz dziękujemy. Wszyscy teraz podziękujmy sobie nawzajem. I spróbujmy zaśpiewać. W życiu tylko piękne są chwile.
wydarzenia za rok. Hej Woodstock, do zobaczenia za rok. Dziękujemy wam bardzo. Jesteście piękni, bądźcie dumni, noście głowy podniesione do góry. Dziękujemy wam bardzo. Wejdźcie cali, zdrowi. Dziękujemy. Do zobaczenia za rok. Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Tadeusz, dobranoc. Cześć kochani. Do zobaczenia na Woodstocku. Hej, prawda was. Przystanek Woodstock, Kostrzyn nad Odrą. Żegnamy wam. Dziękujemy wam bardzo. Dobranoc. Patron się kłania. 3-4, kłaniamy się. Jeszcze raz. Zwyciężyliśmy, krótko mówiąc. Dobranoc, dzięki. Patrol do sprzątania. Woodstock się skończy. Dobranoc, rodzice, dobranoc Polsko, dobranoc wszyscy. Cześć, siema!